Dawid, to będzie między nami, to będzie między nami, ale w sekrecie powiedz, czy cię bije za twój rysiek, znaczy twój tata, czy cię bije. Dawid, my ci pomożemy. Dawid, my ci pomożemy, jak cię bije. Dawid, to będzie w sekrecie, to będzie w sekrecie, tylko mrugnij. Dawid, zrób cokolwiek, jeśli cię twój tata bije. Cokolwiek zrób. Dawid, pokaż coś głową, jeśli mamy coś z tym zrobić. Pokręć głową, obróć się głową, albo cokolwiek zrób. Czy mam cokolwiek z tym zrobić? Czy mamy to zgłosić? Dawid, czy mamy to opowiedzieć policji, że cię tata bije? Dawidku, ale czy nie będziesz na nas zły, jeśli to zgłosimy na policję, że cię tata bije? Musisz to potwierdzić. Potwierdź. Ile ma policjantów przyjechać? Ile radiowozów ma pod twój dom przyjechać? Pokaż palcami. Daj buziaczka dla Guzo. Listen everyone! Kamerce, czy twój tata jest niebezpiecznym człowiekiem, że cię tak mocno bije, że ma 5 radiowozów przyjechać? Kiwnij głową, Dawid. Traktował cię seksualnie, czy twój tata traktował cię seksualnie, molestował cię cokolwiek? Kiwnij głową, tak czy nie? Molestował seksualnie. Ale musimy być teraz szczery, Dawidku. Dawidku, czy twój tata kiedykolwiek podniósł rękę na miśkę? Musisz teraz szczerze odpowiedzieć. Kiwnij głową, tak czy nie? Szczerze odpowiedz. Szczerze. Dawidku, to jest zła odpowiedź. Pytanie było, czy kiedykolwiek twój tata, pan Ryszard, bił miśkę? Odpowiedź. Take cover! Będzie koniec, zaraz to zgłosimy na policję, dobra Dawid, dobra? Bądź cierpliwy. Dobra. Po co? Siema mordo. Kojarzysz mnie z YouTube? No, kojarzę. Dawid Jasper, witam. No, wiem. Prowadzę live'a na YouTubie. Mam 3000 subów. Mhm. Dawid? No? Bo ja oglądałem wcześniej. Naprawdę cię pan Ryszard ten bije? Możesz tak, wiesz, kiwnąć. O kurde. A chcesz to gdzieś zgłosić? Spiedalaj.